spłynęło z Rudy Śląskiej od prezydenta miasta Ruda Śląska, której podaje informację, że na sesji podjęta została uchwała w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu w Katowicach-Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara. To jest jedna uchwała. Drugie pismo spłynęło od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AKADA z podpisem prezesa pani Małgorzaty Zawady, której informuje nas, że została zerwana umowa wynajmu pomieszczenia w szkole podstawowej do 30 czerwca. Jest tutaj prośba o pomoc, ale ja nie wiem, w jaki sposób możemy AKADzie pomóc, bo nie mamy pomieszczenia w tym momencie. Natomiast wiem, że tam rozmowy były pomiędzy panem doktorem Ptakiem a panią Zawadą, jeśli chodzi o wynajęcie pomieszczeń u pana doktora. Więc ja państwa informuję, że takie pismo, ta rozmowa została rozwiązana, ponieważ potrzebna nam jest jedna sala lekcyjna w szkole podstawowej. Musimy tam umieścić dzieci i nie mamy pomieszczenia dla AKADY. Jeśli mogę odpowiedzieć na pytanie te drugie, bo pierwsze znam z innej beczki, jeśli chodzi o Pyrzowice. Dostało ponad 50 milionów złotych na rozbudowę. To będzie pod względem lotów trzecim lotniskiem na razie w Polsce. Być może pokona Balicę, bo duże środki finansowe zostały przeznaczone na port lotniczy Katowice-Pyrzowice. Jeśli chodzi o drugie pytanie. W szkole nr 1 jest największych 3 oddziałów integracyjnych. Brakuje miejsca dla przedszkolaków, w związku z tym w części, gdzie znajdowała się chińska szkoła, ma także zaplecze na prawie, będą sale lekcyjne dla zespołu przedszkolnych. Natomiast pani Zawada miała się skontaktować jako prezes AKADY z panem Właścikiem. Były też przy moim skromnym udziale rozmowy prowadzone z panem Ptakiem. Być może nie doszli do porozumienia ze sobą. Natomiast jeśli chodzi o kolejne rozmowy, jakie chcieliśmy przeprowadzić, to na hali CSW, ale tam nie ma miejsca, być może. Tutaj korzystam z obecności pana Adama Hanzlika, który jest członkiem komisji rewizyjnej, żeby też pomóc stowarzyszeniu, bo tam jest dużo lokali wolnych na terenie KS-u Orzeł Kozy, i z panem prezesem, żeby udostępnić za symboliczną złotówkę pomieszczeń dla osób, które potrzebują rehabilitacji. I jest to, myślę, nasz obiekt, będzie pomoc dla stowarzyszenia AKADA. Tam nie wiem, ile potrzebują 60 metrów kwadratowych. I tutaj zwracam się z prośbą. Dlatego myślę, że my tak pomagamy sobie wzajemnie, szczególnie panu prezesowi w ostatnich latach, że myślę, że doszedłby tam to światło w tunelu i by znalazł możliwość na parterze od strony księży między miejsce dla stowarzyszenia AKADA na tak zwaną symboliczną złotówkę, bo powiem tak, ojcu Pio pomagaliśmy, mimo że to nie jest nasze zdanie. Ktoś ich wyrzucił, powiedzmy, z pomieszczenia, my przyjmujemy kino, potem przychodzą na parafię, parafię żywniają, no i dalej wymiali powoł. A AKADzie też pomagaliśmy w budynku szkoły, tylko szkoła ma podstawowe cele. Natomiast nie wiem, czy się pani Zawada dogadała z panem Tatiem, jeśli chodzi o Dolną Wieś. Natomiast na CSW nie ma miejsca, natomiast na stadionie sportowym są puste pomieszczenia. W związku z tym tutaj myślę, że należy ukierunkować w tym kierunku pismo, żeby zostało przekazane. To tyle, dziękuję. W takim razie takiej odpowiedzi udzielimy pani Zawadzie i myślę, że dalsze rozmowy tutaj przy pomocy pana radnego będą się toczyć pomiędzy panią prezesem AKADY. W takim razie, drodzy państwo, jeżeli wszystkie tematy zostały dziś wyczerpane, to ja dziękuję wszystkim za udział w 8 sesji. Zamykam obrad 8 sesji Rady Gminy Kozy. Dziękujemy. Miłych wakacji.